Zaprosiłem jednego z lekarzy do Australii. Bardzo, bardzo przyjemny, bardzo fajny lekarz. Nie wiem, czy mu nie zrobiłbym szkody, mówiąc jego nazwisko, ale Mariusz, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Zaprosiłem go do Australii, dlatego że poznaliśmy się tam w jakiś tam sposób. On praktykował w Jastrzębiej Górze, gdzie był ten, jedna z Arkadii, która była w Polsce, z tych ośrodków, gdzie stosowano właśnie dietę Kwaśniewskiego, czy w ogóle podejście do żywienia. I wyobraź sobie coś takiego. Ja go zaprosiłem do Australii, zorganizowałem spotkanie z australijskimi lekarzami na jednym z uniwersytetów. Oni przyszli. Ja poprosiłem Mariusza wtedy, żeby przywiózł ze sobą jakieś tam wyniki takie bardziej usystematyzowane, statystyczne, jakieś opracowania takie, no, jakie osiągali wyniki przez stosowanie żywienia, bo ja nie mówię tu koniecznie, wiesz, o żywieniu doktora Kwaśniewskiego, tylko chodzi o wpływ żywienia na człowieka. I pokazał on lekarzom australijskim, którzy zmagają się bezskutecznie z cukrzycą, w jaki sposób w Polsce leczono dzieci z cukrzycy pierwszego rodzaju, a więc najgorszego rodzaju, jaki jest, właśnie w tym ośrodku w Polsce. On to przedstawił, no i lekarze australijscy przyszli i mówią: jesteście mistrzami świata. Nikt nie osiąga takich wyników jak wy. No ale wiesz, była nagonka oczywiście na doktora Kwaśniewskiego i tą jego dietę taka, że przestraszono naród tak, że rodzice przestali wysyłać te dzieci tam, no i trzeba było to zamknąć. Otóż tak, wielokrotnie rodzice dzieci takich 3-5-letnich dowiadują się, że dziecko ma cukrzycę typu pierwszego, a więc jest to najgorszy rodzaj cukrzycy. No i wielokrotnie mówi się, że no jest to genetyczne. Ja bardzo walczę z tym, no jest to genetyczne, bo się okazuje, że wcale nie. To są tylko naprawdę bardzo, bardzo niewielkie przypadki. I ostatnio dowiedziałem się o czymś takim, że dziecko dostaje infekcji, zaczyna kasłać. Ta infekcja jest spowodowana mykobakterią, chlamydią. Rodzice oczywiście nie radzą sobie z tym sami, domowymi jakimiś sposobami. Dziecko trafia do szpitala. W szpitalu temu dziecku najpierw podaje się oczywiście antybiotyki. Podaje się również sterydy. Co się okazuje? Okazuje się, że wtedy, kiedy wystąpią te czynniki ryzyka jednocześnie, a więc tego typu infekcje, podanie sterydów, podanie antybiotyku, co jest standardem, bo to są procedury. I jeśli dziecko ma niski poziom witaminy D we krwi, następują takie mechanizmy, nie chcę ich tłumaczyć teraz, ale następują takie mechanizmy, które powodują to, że to dziecko wychodzi ze szpitala w wyniku leczenia, wychodzi z cukrzycą typu pierwszego. Przeraziło mnie to, tak, ale ja to otrzymałem z niezwykle wiary. Tak, oczywiście, to się dzieje, dlatego właśnie... A czy oni w ogóle wiedzą, że wypuszczają dzieciaki? No wiedzą, tylko ja, mnie chodzi tutaj... Procedura jest świętość. Tak, dlatego mi chodzi o rodziców, którzy dostają dziecko ze szpitala, no i cukrzyca typu pierwszego, no i wtedy no, genetyczne. Nie jest genetyczne, dziecko nabyło cukrzycy typu pierwszego w wyniku leczenia w szpitalu. Ja absolutnie tutaj nie winię lekarzy, dlatego że no, trudno ich winić. Oni znowu postępują zgodnie z procedurami. A być może temu dziecku na początku można byłoby pomóc, podając na przykład duże ilości witaminy C we wlewach dożylnych, których w szpitalach się w polskich nie robi. Być może by uniknięto tego, gdyby rodzice byli świadomi na tyle, żeby zwracać uwagę na to, żeby u dziecka był odpowiedni poziom witaminy D3, czyli suplementacja witaminą D3, być może do takiej tragedii by nie dochodziło. O tym się dowiedziałem i